Ciężko z dnia na dzień zapomnieć o takim spotkaniu, gdzie naprawdę mogliśmy coś urwać Stanom, a tak naprawdę nic z tego meczu nie mieliśmy. Potem w drugim secie trochę z nas to zeszło, zaczęliśmy się cieszyć tym, co robimy i było dużo lepiej, tak? I jakoś nas to puściło, więcej uśmiechu się pojawiło i to pomogło, że zagraliśmy razem, tak? I nie uciekaliśmy gdzieś tam każdy do kąta po nieudanej akcji, tylko wszyscy razem ciągnęliśmy to w dobrym kierunku. No, raz jednemu nie wychodziło, raz drugiemu. Taki był ten mecz nerwowy. Praca sędziów chyba dosyć oryginalna jak na poziom Mistrzostw Świata. Myślę, że oryginalna, ale sędziowali i troszeczkę na jedną stronę i trochę na drugą, więc nie będę tutaj nic złego o nich mówił. Jak się czujecie przed tymi najtrudniejszymi, wszyscy wiemy, meczami z Iranem, z Francją? Na pewno trochę zmęczenie, ale jutro jest dzień przerwy i myślę, że to nam dużo, dużo da i dużo pomoże i na pewno ten mecz, który wyciągnęliśmy tak naprawdę z trudnej sytuacji i to też jest jakiś nasz pozytyw, którego musimy się trzymać i czekamy na te kolejne dwa bardzo ważne spotkania. A jak forma psychiczna, bo to jednak mogło troszeczkę podłamać porażka z Ameryką, z Włochami też trudniejsze momenty. Oczywiście, że tak. Po serii takich łatwych zwycięstw, można tak nazwać, tak, we Wrocławiu. Tutaj przegraliśmy to spotkanie, nie zdobyliśmy żadnych punktów i to może gdzieś człowieka podłamać. I to było widać w tym meczu z Włochami, ale najważniejsze, że w tym trudnym momencie mimo wszystko się podnieśliśmy. Włosi nie mieli nic do stracenia, więc grali sobie swoją siatkówkę wesołą i było fajnie, a my wiedzieliśmy, że musimy te punkty wywalczyć. Z Włochami zawsze jest nerwowo, zawsze są jakieś docinki pod siatką, zawsze są jakieś kłótnie. Takie mecze z Włochami chyba. Były, no, jak zawsze. To najbardziej? Znowu Dragan Trawica? No, on też jest dosyć wybuchowy, także no, nie było tak najgorzej, bo Michał Kubiak tam nie startował do nich, ale było trochę nerwowości. Nie uważasz, że ten system challenge trochę też może rozleniwia sędziów? Czy rozleniwia? Nie, myślę, że nie. To są tylko ludzie, nie wszystko zobaczą i dzięki temu zawsze mogą się podeprzeć tym challenge'em i naprawdę czasem nawet my myślimy, że nie wiem, że było out, jesteśmy tego pewni, a później na challenge'u widać, że piłka uderza w boisko. Także myślę, że nie rozleniwia, tylko może im pomagać.